Einstein powiedział kiedyś, że nie da się rozwiązać żadnego problemu bez zmiany myślenia, które do tego problemu doprowadziło, które ten problem stworzyło. I tak się zastanawiam, czy Einstein przypadkiem nie miał pochwicy. Drogie pochwiczanki, ponad 200 pochwiczanek, które trafiły do mnie i wyszły z pochwicy, dopiero w momencie, kiedy zmieniły swoje myślenie. To znaczy, jak długo myślisz w ten sposób, tak długo w tym siedzisz. Żeby wyjść, należy wpierw zmienić swoje myślenie. To znaczy, należy zmienić podejście do seksu. Wszystko jedno na jakie. A najlepiej to na wesołe, na radosne i na zabawne.